jest Olek i Józek. Olsiński, Marcin Włodarczyk przeprowadziła wybory tajne przewodniczącego stowarzyszenia. Zgłoszono następujące kandydatury. Dariusz Wieczorek. W głosowaniu wydano 91 kart. W głosowaniu oddano 88 głosów. Poszczególni kandydat otrzymali następującą ilość głosów. Dariusz Wieczorek 80. Przewodniczącym Stowarzyszenia Ordynacka został Dariusz Wieczorek. I następują podpisy. Słuchajcie, czas goni. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję. Jeszcze raz chcę podkreślić, że zabieramy się teraz za robotę. Bardzo dobra uwaga dotycząca mieszkań, bo absolutnie to jest temat, o którym musimy rozmawiać. Bardzo dobre kwestie dotyczące środowiska akademickiego. To są rzeczy, którymi musimy się zająć. No i przed nami bieżąca polityka, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. W tym gronie i w gronie Stowarzyszenia Ordynacka każdy ma prawo iść swoją drogą i każdy ma prawo do swoich poglądów, więc ja deklaruję, że będziemy wspierać wszystkich, którzy będą chcieli aktywnie w polityce uczestniczyć, bez względu z jakiego ugrupowania będą chcieli startować w jakichkolwiek wyborach, bo przecież przed nami wybory parlamentarne, wybory samorządowe, w związku z czym będziemy pewnie też o tym dyskutować, ale to będzie kwestia, która będzie przed nami, a dzisiaj kluczową sprawą jest to bieżące działanie i określenie kierunku, w którym ma Stowarzyszenie Ordynacka podążać. I ten kierunek jest prosty. Dbałość o historię, ale myślenie o przyszłości, wykorzystanie potencjału nas wszystkich w tym kontekście. I dziękując Wam za wybór, zapowiadam, że czeka nas dużo pracy. Wszystkiego dobrego. Przystępujemy do zgłaszania kandydatów do Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka. O głos poprosił nowo wybrany przewodniczący. Słuchajcie, mam taką prośbę, bo oczywiście raz, że jesteśmy w niedoczasie, ale dwa, myślę, że też tu potrzeba i pewnej kontynuacji i też od razu chcę zapowiedzieć to, o czym Jurek mówił. Myślę, że jeżeli się zgodzicie, to jest bardzo dobry pomysł, żeby za rok zrobić nadzwyczajny kongres i podyskutować wtedy i o kwestiach statutowych, bo w mojej ocenie ten zespół statutowy, pewnie nowy komitet wykonawczy też musi powołać i podyskutować o statucie, o kierunkach działania. W związku z czym, wychodząc z takiego założenia, mam propozycję, jeżeli chodzi o skład komitetu wykonawczego, opierając się na dotychczasowym składzie, to chciałbym do nowego komitetu wykonawczego zaproponować Jurka Woźniaka, Katowice, Stefana Sterca, Wrocław, Zbigniewa Stońska, Stosieka, przepraszam, Warszawa, Marek Różycki, Lublin, Irek Nalazek, Olsztyn, Piotr Michalak, Poznań, Jacek Kozłowski, Szczecin i Jedek Głuś, który dzielnie nas tutaj cały czas nagrywa, ten element dotyczący tej polityki informacyjnej, myślę, też będzie bardzo istotny, szczególnie w kontekście dotarcia do środowiska akademickiego, więc proponuję również Edwarda Gwoździa. I chciałbym uzupełnić o dwie osoby, a mianowicie Andrzeja Oreckiego, który rzeczywiście przygotował ten dokument, i Andrzej, chciałbym poprosić, żeby wykorzystać te twoje pomysły i zresztą to wielkie doświadczenie, już znamy się od lat i wiele spotkań mieliśmy razem, wiem jak ty do tego podchodzisz. No i Krzysiek Czeszejko-Sochacki w kontekście takim, że potrzeba nam tu wiedzy prawniczej i potrzeba pracy nad statutem, więc jeżeli przebyłbyś się zgodził, to również w komitecie bardzo serdecznie chciałem Ciebie zarekomendować i to jest zgodnie ze statutem maksymalny skład, a więc widać, że rzeczywiście dzisiaj kierunek jest taki, żebyśmy maksymalnie dużo osób wykorzystali w tych naszych działaniach. Oczywiście to nie zamyka listy, to jest propozycja z mojej strony 10 kandydatów do komitetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Pomoc bratniacka, biznes, nauka. Każdy coś znajdzie, jeśli szuka. Jeśli nie szuka, my mu znajdziemy. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Byliśmy, jesteśmy.